odbywały się tam egzekucje. Nazywa pan morderstwo cywilizacją? Lepsze to niż zamykanie ludzi w więzieniu. Każdy rozsądny człowiek ci to powie. Nie można ograniczać naszej wolności. Prawdziwy mężczyzna zamiast hańby więzienia wybierze honorową śmierć. No jasne, że też wcześniej o tym nie pomyślałam. Obejdź ten plac i skieruj się w stronę Tandag. A może to miało być Parkline? Tak, Parkline! Po około pół mili skręć w prawo przy oberży pod dziewiczym honorem. Znowu na północ? Nie, na zachód. Parkline ma kilka zakrętów i rozdroży. No tak czy siak, powinnaś zobaczyć wieżę z kości Kandara. Czy to duża wieża? Nie, ma tylko jakieś 1,5 metra, ale jest zrobiona z głów potwornego Kandara, upolowanego w południowych krainach. Wielki stwór. Tery nogi, duże uszy, długa trąba, szarawa skóra. Tak, to postrach południowych krain. Wielu dzielnych łowców padło jego ofiarą. Co pan powie? Dobra, co potem? Miń wieżę, podejdź na skraj urwiska i spójrz w dół, ty, ten pasuch. Człowiek na kołach zbudował dom przy ścianie urwiska. Mam nadzieję, że to zapamiętam. Krótko mówiąc, to nie dojdę do urwiska, tak? Tak, można tak. Ty tam was sucho, nie będę znowu sucho. Ale jesteś popierdolony. O Jezu, masakry. Jaki ten koleś jest powalony? Sprzedawca map. O kurde. Tu mieszka, nie? Brian Westhouse. Ale trudne, kuźwa, normalnie. Ja cię pierdolę. Co za idiota. Dobra, idź się pogadać z nim. No co, kochana mordeczko. Dzień dobry, pan Westhouse? A niech to, co znowu? Chyba nie jesteś. Chyba nie przychodzisz od tego łajdaka seniowa. Przepraszam, ale nie wiem kto... Nie, to mało prawdopodobne. Z tego co wiem, to nie przepada za towarzystwem kobiet. Kim ty u diabła jesteś? Nazywam się April Ryan, proszę pana. Ryan? Chyba nie pochodzisz z północnych krain. A może jesteś z wybrzeża? Ryan? April Ryan? A niech mnie! Jesteś ze Stark! Na to wygląda. Choć do dzisiaj myślałam, że jestem po prostu z ziemi. Nie miałam pojęcia, że jest ich dwie. Zaskakujące, prawda? A niech to. Usiądź, panienko, napijesz się czegoś? Tutaj się alkohol śmierdzi do nieboskiej potęgi. Magia zanieczyszcza spirytus. Ale trzeba... Dziękuję, ale nie przyszłam tu, żeby się napić. Naprawdę? A, rozumiem. To nie jest towarzyska wizyta. Przykro mi. Nie. Nieważne. I tak przyjemnie jest spotkać kogoś z rodzinnych stron. W czym mogę ci pomóc? Mam dla pana przesyłkę. Przesyłka? Od kiedy to wasza poczta zaczęła dostarczać paczki do Arkadii? To mapa od sprzedawcy map z targu.
dobrze. Czekałem na... Zaraz. Dlaczego pracujesz dla gildii? Czyżbyś planowała zostać w Mercurii? Zdecydowanie odradzam. Może Arkadia wygląda na spokojną, sielankową krainę, ale to nieprawda. Można tu stracić życie równie łatwo jak w Stark. A magia potrafi być o wiele bardziej niebezpieczna od pistoletu. Nie mam zamiaru tu zostać, ale musiałam pana odszukać. A sprzedawca map to jedyna osoba, która wiedziała, gdzie pan mieszka. Niestety nie chciał mi tego powiedzieć, więc postarałam się, żeby mnie zatrudnił, a pan...